Pozwólcie drodzy, że na początku chcę się trochę poczuć ważny i powiem jedną historię. Będę się czuł ważny. Jakieś prawie 3 miesiące temu przychodzi do mnie mój wikary, współwikary i mówi: prezydent do ciebie dzwoni. O co chodzi? No tu połącz się z sekretariatem, do godziny 14 urzędują. Nie prezydent Polski, prezydent jakiegoś miasta to był. Dzwonię, pani sekretarka, już łączę. Dzwoń i odbieram. Już mi się głos łamie, no bo to ciekawa historia jest, ale mam nadzieję, że ją wam przedstawię. No dobra, no coś się wzruszyłem za bardzo. Muszę lecieć, bo tu nie będę płakał przed wami. Odbiera i pan prezydent przedstawia taką swoją wizję. Może byśmy zachęcili ludzi do nowenny pompejańskiej. Ludzie, jak ja reaguję? Dobrze, już mówię dalej, przepraszam. Czy to zaraz... Zaraz, no spokój się, dobra, już dalej. O, dziękuję, to mój pomocnik. Ale to trzeba teraz właśnie nie przyjmować, wydać, dobra, nieważne. Tak, może byśmy ludzi zachęcili do nowenny pompejańskiej, bo proszę księdza, mam taką wizję. Matka Boża właśnie prosiła o to, żeby... No, jak ja reaguję? No kurczę, dobra, przepraszam. Trzeba być twardym czasami, to teraz muszę jakąś maskę nałożyć, że mnie to nie porusza, to co za chwilę powiem. Może właśnie... No i masz, no. Ja raz tylko tak kazanie mówiłem, tak jak teraz. I mam nadzieję, że pójdzie dalej. Dobrze. Może byśmy właśnie... Co ksiądz o tym myśli? Mam taki pomysł, żeby nowennę pompejańską właśnie odmówić, czy zachęcić ludzi, żeby odmawiali w intencji nawrócenia grzeszników. Ja mówię, no myślałem o tym. Już jedna była na stronie prowadzona właśnie w internecie. Dołączyło kilkaset osób tam na tamten czas do tamtej nowenny. Już jedna za mną, myślałem nad tym, ale wciąż inne sprawy są do zrobienia i gdzieś tam odkładam. Myślałem o nowennie pompejańskiej, żeby za samego siebie odmówić. Za samego siebie. To wie pan prezydent co, to może tak krakowskim targiem, że za grzeszników będziemy się modlić, tylko nie za innych, tak jakby wychodziło na to, że ja jestem ten lepszy i modli się za tego gorszego. Jestem ten szlachetniejszy i modli się za tych nieszlachetnych. Tylko trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć to, co święty Paweł powiedział. Ja jestem pierwszy spośród grzeszników. To może taka intencja... intencji nawrócenia grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. No i dogadaliśmy się rzeczywiście. Dzięki tam właśnie temu, że wieczorne różańce prowadziłem w internecie, pewne grono osób się zebrało, zachęciło. Jeszcze właśnie ten pan prezydent nas spotkał z księdzem Dominikiem Chmielewskim. Aż się wkurzam na siebie. I no, ruszyła cała akcja właśnie promocyjna tego, żeby zachęcić do tej intencji. Sam chciałem podjąć tę intencję. No weź się uspokój. Weźcie za mnie się pomódlcie jakąś zdrowaś Mario, żebym ja się uspokoił, bo nie będę mógł mówić do was. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dobrze, dla niektórych to może być kompletnie niezrozumiałe, dlaczego ja tak reaguję, dlaczego się tak wzruszam, to zaraz spróbuję to wytłumaczyć. No właśnie się lepiej módlcie, no. Święty Michał Arkaniele, to nie diabeł. No. Dobrze, dobrze, spróbuję dalej powiedzieć. Zróbmy taki test aktualnie. Jesteście rozproszeni po różnych miejscach z powodu słońca, z powodu tego, żeby się odległości zachować. Są ludzie w kościele, są ludzie tam pod drzewami na końcu polany i blisko. W każdym miejscu, w którym jesteście, spróbujcie właśnie podnieść ręce. Ci, którzy od 13 maja do 5 lipca lub w okolicach modlili się właśnie w intencji nawrócenia grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Podnieście ręce, przyznajcie się. No jest nas trochę.
nie wiem jak tam z tyłu, tu z przodu, tak zauważyłem, no nie wiem, jedna ósma mniej więcej gdzieś podniosła z nas, jedna dziesiąta podjęła się właśnie tej intencji. Bardzo jestem wam wdzięczny, że poszliście za tym apelem. No zebrało nas się... Matko Boża, no święta Anno, weź coś ze mną zrób. Tak to jest, jak człowiek się czuje ważny, to później się wzrusza. Zaskoczyło mnie to wszystko, co się wydarzyło, rzeczywiście skala zjawiska. Do czego dążę? Dążę do tego, że później czytałem świadectwa i rozmawiałem z niektórymi osobami, które odmawiały właśnie te nowenny pompejańskie. Kto nie zna, na czym polega nowenna pompejańska, to tak w wielkim skrócie. 54 dni bardzo solidnej modlitwy, bo to co najmniej godzinę dziennie trzeba poświęcić na modlitwę różańcową. Trzy części różańca, czyli część radosna, bolesna, chwalebna. To bardzo dużo wysiłku wymaga i podjęły się tego matki, które miały wiele, wiele dzieci, ojcowie, którzy utrzymywali rodzinę i dzieci wychowywali. Niesamowicie wzruszające świadectwo, że na przykład to jakieś siostry wstawały o 5 rano, bo inaczej się nie dało. I te trzy części przez telefon wspólnie się wspierając odmawiały. Wiele innych podobnych historii bardzo wzruszających, dotyczących właśnie tej nowenny pompejańskiej. No, jakiś ziemniak mam w gardle i nie może wyjść. Do czego dążę? Dążę do tego, że wiele osób pierwszy raz w życiu podjęło systematycznej, długiej modlitwy przez dłuższy czas. Nigdy się tak dużo nie modliły, nigdy się nie modliło nowenną pompejańską. I bardzo się cieszę z takich świadectw, które gdzieś tam dochodziły do mnie, do księdza Dominika, o tym, że jednym z pierwszych owoców tej nowenny pompejańskiej było poznanie siebie, poznanie swojej grzeszności. Bo rzeczywiście modlić się o swoje nawrócenie, to trzeba sobie uświadomić, że w ogóle jest potrzeba. Jakby tłuc też, że ten wysiłek podejmuje o swoje nawrócenie, bo ja jestem pierwszy z grzeszników i przeze mnie, przez moje nawrócenie inni mają się nawracać, przez moje rozpalenie inni mają się rozpalać. I taką taktykę wybraliśmy i do takich właśnie przekonywaliśmy, żeby tak to zrobić. Jednym z owoców takiej solidnej modlitwy przez 54 dni było poznanie siebie. Poznanie swojej nędzy, poznanie swojego grzechu. Piękne świadectwa o tym, że ktoś w ogóle zrozumiał swój grzech. Na tyle zrozumiał, że zapragnął z niego zrezygnować. Po 30 latach, po 20 latach poszedł do spowiedzi. Piękne świadectwa, które... No po co ja o tym mówię, bo zaraz znowu będę... Zaraz zmienię temat. Poznanie siebie. Wiele osób też powiedziało, że nie wiem, przed tą nowenną jakoś chodziłem do kościoła, no tak, aby stać, tak żeby być, prawda, spełnić pewien obowiązek. No wszystko poprawne było, i pacierz był. Wiele rzeczy było tak, jak przykładny katolik robi, ale dopiero ta nowenna pompejańska mi uświadomiła to solidne życie duchowe, codzienne, i Matka Boża na różańcu, a z pewnością święta Anna była przy Maryi, uświadomiła mi, jak wiele mam do zmiany. Jak rzeczywiście, no to serce jest zabałaganione i potrzebuje tego nawrócenia. I często nawet z takim załamaniem pewnym, właśnie bezradnością, bezsilnością wobec tego, co zostało odkryte. I gdy widziałem takie świadectwo, na przykład w internecie, to komentowałem właśnie w ten sposób. Jedną z największych łask dostałaś w życiu, że Pan Bóg pokazał ci twój grzech. Odkrył przed tobą, że uświadomiłaś sobie. I były też takie świadectwa, że na przykład ktoś pierwszy raz sobie uświadomił, że problemem jest antykoncepcja w małżeństwie. Wcześniej jakoś to lekceważył i dopiero wtedy to do niego dotarło. I inne rzeczy podobne zaczęły docierać właśnie podczas modlitwy za samego siebie, o nawrócenie. Z nadzieją na to, że jeżeli ja się będę nawracał, to grzesznicy wokół mnie będą się nawracać. I w ogóle to moje wzruszenie też wynika z tego, że... Dobra, po co ja tym mówię? Już kończę. Że rzeczywiście gdzieś widzę, że ten telefon od pana prezydenta i pójście za tym wskazaniem, spotkanie z księdzem Dominikiem i ogromna praca, która stała też za promocją
Moja pomocniczka to po prostu tam po 10-12 godzin dziennie, to codziennie przed tą 13 maja różne sprawy załatwiała, grafiki, telefony, koordynatorzy, współpracownicy i tak dalej, więc to ogromna praca była, żeby zorganizować właśnie to wydarzenie, ale no, owoc jednym z nich, który bardzo, 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 z którego cieszę się i podkreślam to, to jest jedna z największych łask, którą dostały w życiu te osoby, poznanie swojej grzeszności, poznanie swojej nędzy, poznanie swojego pogubienia i uświadomienie sobie grzechów, z których nigdy się te osoby nie spowiadały, albo nie uświadamiały, albo nie wiedziały, że to grzech, albo lekceważyły. Przy okazji właśnie te gdzieś różańce wspólne, wiele gdzieś tam rzeczy odsłaniały, ile lęków we mnie jest, których wcześniej nie widziałam, nie widziałem. Gdzieś tam to kompleksy się poodsłaniały różne i kierowanie się tymi kompleksami i złe przeżywanie poczucia bezsilności, też takie mniej więcej świadectwa, które bardzo mnie cieszyły. To jest jakby jeden wątek, który chcę na początku poruszyć. Drugi wątek, też będę się czuł ważny teraz, bo to zaraz wam opowiem o takim temacie, który jest dla mnie no tyle ważny, że wziąłem go na temat pracy magisterskiej i on tak brzmi, jakbym nie wiadomo jakie miał wykształcenie i nie wiadomo co tam wiedział. Fascynuje mnie Jan od Krzyża, jego opis rozwoju życia duchowego od takiego właśnie grzesznika, który dopiero co rozumie, co to jest Pan Bóg, co to jest Pan Jezus, co to jest modlitwa, aż po szczyty świętości. I kapitalnie to opisał. Nie wiem, czy jest lepszy święty, lepszy teolog, który opisał rozwój życia duchowego tak jak Jan od Krzyża. W tak piękny sposób, zamykając to w ramki filozoficzne. Ja opisałem jeden z tych etapów, bardzo kryzysowy, bardzo ważny, mało znany. Ponieważ jak człowiek się nawraca i solidnie się bierze za siebie i mija trochę czasu już w jego życiu duchowym, rzeczywiście Pan Bóg jest dla niego ważny, to nie jest tylko niedzielny katolik, który wystarczy mu dwa razy do roku się wyspowiadać, przyjść w niedzielę do kościoła, pościć w piątek i niewiele więcej, ogólnie dobrym człowiekiem jestem, mówi o sobie. Nie, to już człowiek, który rzeczywiście solidnie wziął się za siebie i ta praca trwa już co najmniej kilka miesięcy czy kilka lat. I opisuje Jan od Krzyża taki moment kryzysowy wejścia w noc mistyczną. W noc mistyczną. W okres życia duchowego, w którym stary człowiek umiera w agonii, a rodzi się nowy, który kompletnie zaczyna inaczej funkcjonować. Człowiek rodzi się na nowo. Stary człowiek wraz z jego naturalnymi zdolnościami, naturalnymi władzami, naturalnymi sposobami funkcjonowania umiera i rodzi się człowiek nadprzyrodzony. Ja wiem, to strasznie brzmi, nie umiem tego prościej wytłumaczyć. No, dziecko po prostu zaczyna świat na nowo poznawać i zaczyna nazywać na nowo rzeczy. A co to jest? A to jest dziecko słup. O, słup, a co to jest? A trawa. Trawa, ale ładna trawa, prawda? No dziecko tak reaguje, bo jeszcze nie wie, co to jest trawa. Później nastolatkowie mu wytłumaczą, co to jest. Tak samo człowiek, który rodzi się na nowo, zaczyna wszystko go dziwić. Miłość, wow, to jest miłość. Ja myślałem, że to jest coś innego niż miłość. Wiara, wiara, to jest wiara? Ja myślałem, że wiara jest czymś innym. Się dziwi. Wszystko rodzi się na nowo i zaczyna na nowo, rzeczywistość nazywać. A wcześniej myślał, że wiara to takie właśnie praktyki pobożne, które spełniał pacierz rano i wieczorem i niedzielna msza, to też w kratkę. Spowiedź tam z podstawowych grzechów, takich nie za bardzo się wnikam, bo po co wnikać, jak spowiadam się z tego, co zawsze. I taki człowiek, który już solidnie wziął się na siebie, napotyka kryzys, który Jan od Krzyża nazywa bardzo siermiężnie noc bierna zmysłów. To nie jest jeszcze szczyt mistyki, to jest dopiero raczkowanie w mistyce. Każdego z nas dotyczy. Gary Gulagrange, taki buch jest ogromny. Całą książkę potężną napisał, żeby udowodnić, że to dotyczy każdego. Ten etap, że to nie jest dla wybranych. Jakiś, nie wiem, jednych Pan Bóg mistyką prowadzi, a innych jakąś tam ascezą, czy innymi tam jakimiś drogami. Dla każdego jest właśnie ten etap kryzysowy. I w tym etapie kryzysowym Jan od Krzyża opisuje, że człowiek, gdy zaczyna poznawać inaczej niż do tej pory, czyli przez to, że czyta Pismo Święte, używa swojego rozumu, zmysłów, rozmyśla, wyobraża sobie, to jest bardzo ważne na modlitwie, zwłaszcza na początku życia duchowego,
To w pewnym momencie Pan Bóg jakby taką rękę wkłada w to wnętrze człowieka i przechwytuje wszystkie władze, wyobraźnie, zmysły, koncentrację, wszystkim On chce już poruszać. Wszystkim On chce poruszać. W efekcie człowiek odczuwa jedną wielką ciemność. Nie może się skupić, nic nie rozumie, nie przekonuje go Słowo Boże. Ogólnie siedzi jak kłoda na tej modlitwie. Bo wpada w jego serce tak dużo światła, że ślepnie, że ma wrażenie ciemności. Ale nie dlatego, że jest ciemno, Boga nie ma, tylko Bóg jest za blisko. I to powoduje ciemność w duszy. Nigdy tak blisko nie był. I wywołuje to taki rozstrój emocjonalny. I człowiek się nie może się w tym odnaleźć, bo do tej pory brał różaniec, starał się skupić, starał się rozmyślać nad tymi tajemnicami, a tu bierze i wszystko jak po grudzie, jak kłoda. I nie może się skupić i nie może wydobyć z siebie wyobraźni. Najlepiej to by siedział w ciszy, nic nie robił. Był z Bogiem. To jest właśnie ten etap nocy biernej zmysłów. I właśnie ten etap opisałem w pracy magisterskiej. On dla mnie był bardzo ważny, ten etap. Dziś mnie zafascynował. I zarazem bardzo też mocno w różnych książkach, w różnych komentarzach czytałem o takim zjawisku, które towarzyszy tej nocy biernej zmysłów. Bierna, czyli jesteśmy czemuś poddawani. Nie my coś wykonujemy, tylko Bóg nas poddaje czemuś. A zmysły, no bo w nas są zmysły właśnie. Widzimy, smakujemy, dotykamy. W pewnym momencie wszystko jest pogrążone w nocy. Nic nie czuć. Bóg jakby teraz od środka, od wewnątrz się zaczyna udzielać, a nie przez zmysły. One pozostają puste i oschłe. Przepraszam, skomplikowane to, ale nie umiem tego prościej wytłumaczyć. Ale ten etap akurat życia duchowego charakteryzuje się tym, że człowiek poznaje swoją nędzę właśnie. Jeżeli przychodzi do niego światło wiary, to on wprawdzie w sposób nadprzyrodzony, nie tylko naturalnymi zdolnościami, rozpoznaje wielkość Boga. Rozpoznaje, widzi to. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Serce się oczyszcza. Ten wzrok duchowy się oczyszcza, jak u Neo w Matrixie, który się wybudził z Matrixa i go oczy na początku bolały, bo nigdy nie widział rzeczywistości realnej, cały czas w Matrixie żył. Rzeczywistości wirtualnej, nierealnej. I tak też człowiek, który wchodzi w noc bierną zmysłów, zaczyna się wybudzać i zaczyna inaczej widzieć. Początkowo to boli strasznie, bo nigdy nie używał tych oczów duchowych. Zresztą dzisiaj jest o tych oczach w Ewangelii. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą. Może nigdy nie widziały nasze oczy tego, o czym opowiadam. Ta wiara nie jest na tyle w nas mocna, żeby Boga poznawać w sposób nadprzyrodzony, w ciemności wiary, w ciemnościach. I gdy człowiek rozpoznaje tą wielkość Boga i rozpoznaje też swoją nędzę, bo Bóg mu pokazuje, jak w lustrze przegląda się i widzi swoje błędy, swoje wady, widzi zależności, widzi, że do tej pory wydawało mu się, że służył i pomagał ludziom, a tak naprawdę to było wykorzystywanie i manipulowanie tymi ludźmi. Widzi to. To musi przyjść. To światło kontemplacji, czyli to światło mistyczne, światło wiary, powoli, nieubłaganie odsłania faryzeusza. Jan od Krzyża jednoznacznie, bezlitośnie o tym opowiada. Jak zaczyna noc bierną zmysłów, to poświęca 9 rozdziałów opisowi wad człowieka, który wchodzi na tę drogę mistyczną. Mówi tak, on wchodzi, ale ma jeszcze pełno wad i właśnie te wady powodują, że gdy Bóg przychodzi, spotyka się ta niedoskonałość wady z doskonałością Boga i wywołuje to ogromny rozstrój w człowieku. I pokazuje bezlitośnie, na czym polegają te wady. Oczywiście nie robi osobnego traktatu o grzechach głównych, musi się skupić tylko na niektórych aspektach, skupił się akurat na wadach dotyczących naszej relacji z Bogiem. I tak opisuje pychę duchową, nieczystość duchową, łakomstwo duchowe, nieumiarkowanie duchowe, czyli nie w odniesieniu do ludzi, tylko w odniesieniu do Boga, czyli to, co zazwyczaj na modlitwie się dzieje człowieka. Jego takie skupienie i kontrola i zaciśnięcie pięści na odczuciach, które stają się ważniejsze od Pana Boga. Tak, nieczystość duchowa właśnie, łakomstwo. Jak nic nie odczuwam, to mam wrażenie, że nic się nie dzieje. Chcę odczuwać, bo jak nie odczuwam, to rezygnuję z modlitwy. Albo się zniechęcam. Albo mam pretensje do Pana Boga, bo chcę Pana Boga czuć jak perfumy. A Pan Bóg nie perfumy i nie kiełbasa, żeby czuć. Opisuje te przez ponad 20 stron, to tak w książce wychodzi, ponad 20 stron, wady już osoby, która solidnie wzięła się za siebie.
solidnie, i to trwa już z kilka lat. I już wiele wad przezwyciężyła. Ten etap mistyczny wiąże się z tym, że już cnoty nawet przeważają nad wadami. Tak teologia duchowości właśnie też ten etap w życiu duchowym, wchodzenia w mistykę opisuje. Już cnoty przeważają nad wadami. Wcześniej początkujący to raczej wady nad cnotami. Te złe skłonności nad dobrymi. I opisuje mimo wszystko bezlitośnie, jak człowiek skupia się. Jak grzeszy, nawet nie będąc tego pewny. Jak te różne odczucia duchowe, które, jak rozkoszuje się tą modlitwą, a to rozkosz powoduje, że się czuje lepszy od innych. No bo ja to odczuwam, a ten tego nie odczuwa. Ja się tak pomodliłem, on się nie pomodlił. I drodzy, każdy, kto nowennę pompejańską odmówił, proszę was, nie uważajcie się za lepszego, ponieważ ty nowennę odmówiłeś 54 dni, ponad godzinę dziennie, a inny to nie podjął tego wysiłku. Brońcie, Panie Boże, żebyś tak sobie pomyślał o sobie, że ty jesteś lepszy z tego powodu, że jesteś bardziej pobożny, że jesteś bliżej Pana Boga, bo ty nowennę odmówiłeś, a on nie, a ona nie. Brońcie, Panie Boże, bo pycha duchowa straszna byłaby. Trzeba się z tego spowiadać. Jan od Krzyża nieubłaganie odsłania właśnie tą prawdę o naszej grzeszności. Opisuje ją. Jak człowiek na przykład przychodzi do spowiednika, który mu potwierdzi to, co on myśli i unika wszystkich tych, którzy mieliby podważyć to, co on myśli. Jak ma jakiś pewien typ pobożności, nie tylko go narzuca innym, ten typ pobożności, ale nie bardzo przyjmuje inne typy pobożności. On ma swój schemat i to odpowiada. Jak ktoś ma inny sposób przeżywania, to potępia to. To są właśnie te nasze wady duchowe, nas dotyczące. Wiele, odsyłam w ogóle, Noc Ciemna, pierwsze 9 rozdziałów Nocy Ciemnej świętego Jana od Krzyża. Później nie czytajcie, bo zbyt siermiężne. No, chyba, że ktoś chce. Zachęcam do czytania Jana od Krzyża, tylko że Noc Ciemna to najtrudniejsze dzieło, na końcu trzeba czytać. Ale ten opis wad jest dość zrozumiały. Robi ten opis wad Jan od Krzyża, żeby człowieka skłonić do przyjęcia tych bolesnych oczyszczeń, które przyjdą wraz z nocą bierną zmysłów, wraz z tym bolesnym oczyszczeniem. Bo człowiek może mieć takie w sobie nieczystość duchową, czy łakomstwo duchowe, licząc na to, że na modlitwie zawsze będzie przyjemnie, rozkoszuje się tą modlitwą. To jest normalne, bo przychodzimy do babci Anny i ona rzeczywiście, no miło jest u Anny. Miło jest z Maryją, naprawdę, bo to całe życie człowiek, tak jak bezpański pies, funkcjonował, a tu nagle ktoś go przygarnął i on to odczuł. No niesamowicie to przyjemne. Ale też ta przyjemność może powodować różne grzechy. Może powodować różne te odczucia duchowe mogą powodować to łakomstwo duchowe, nieczystość duchową. I Jan od Krzyża to obnaża. Nie wyczerpując tematu zresztą. I Jan od Krzyża robi ten opis właśnie wad po to, żeby człowieka skłonić do wejścia w te misterium nocy, nocy paschalnej też, nocy wyjścia z Egiptu, bo to jest bardzo biblijny obraz. Żeby on nabrał męstwa do tego, że za chwilę będzie prostowany jego kręgosłup i to będzie bardzo bolało. Że on przyjdzie do lekarza i będzie bardzo poważna operacja. Bo za chwilę będzie umierał stary człowiek wraz z jego egoizmem i wszystkimi skorupami, twierdzami, pancerzami, zlodowaceniami, wszystkim tym, co narosło przez lata. To umrze. I narodzi się w bólach nowy człowiek. W bólach nowy człowiek. Matki rozumieją, co to znaczy rodzić w bólach. Mistycy rozumieją, co to znaczy, że nowy człowiek rodzi się w bólach. I ten opis wad miał skłonić człowieka. Człowieku, zobacz, jak jesteś pogubiony w dalszym ciągu, pomimo tego, że wiele lat już się modlisz. Już ci zależy na Panu Bogu. Może nawet we wspólnotę się zaangażowałeś. Nie jesteś już obojętny i nie wystarczy ci niedzielna msza święta. I to dłuższy czas już robisz. Ale człowieku, zobacz, ile masz jeszcze wad i musisz się nastawić na to, że przed tobą bolesne oczyszczenie. I ja wiem, że niektórzy reagują w ten sposób, ale co ksiądz opowiada? Jakie bolesne oczyszczenia? Pan Bóg nas kocha, trzeba się radować życiem, a nie tam boleść, noc, co to w ogóle za Ewangelia? Drodzy, można oczekiwać od lekarza, że on będzie dla mnie życzliwy, uśmiechał się i to będzie cały pobyt w szpitalu. Lekarz będzie dla mnie życzliwy, uśmiechać się będzie, więcej nie chcę. Wyjdę z tego szpitala, ale było miło w szpitalu, prawda? A choroba nieuzdrowiona. A ten lekarz, który się i uśmiecha, i jest życzliwy, i chce jak najlepiej,
za chwilę, o, zastrzyk zrobi, o, jak to boli. Da, jakieś tu, wie pan co, tutaj będzie bolało, bo tutaj zrobimy to i to, ale proszę wytrzymać, bo to jest konieczne, inaczej się nie da, pan nie wyzdrowieje. No dobra, niech tak będzie. No. Ten, kto rozumie, to się zgodzi na ten ból związany z leczeniem, związany z jakimiś badaniami. No chyba, że ktoś oczekuje, że lekarz to tylko lekko, łatwo i przyjemnie go wyleczy. No nie każdą chorobę tak się da. Nie każdą. Wiadomo, idzie się do dentysty, czasami dentysta może dać jakiś znieczulacz. I nawet nie będzie grzechem, żeby to przyjąć. Nie jest to złe, ale pewnych rzeczy nie da się znieczulić. Po prostu trzeba przejść pewien ból, wziąć go na klatę i nie kombinować, że lekarz jest zły, ponieważ ból mi zadaje, prawda? I nie kombinować też w życiu duchowym, Bóg jest zły, ponieważ ból mi zadaje. No, bólu by nie było, gdyby mojego grzechu nie było. A tym większy jest ból, gdy ja mniej swoją grzeszność rozumiem i mniej się poddaję tej boskiej pedagogii i boskiemu prostowaniu mojego kręgosłupa moralnego i duchowego. Bo jak nie zrozumiem swojej grzeszności, to nie zrozumiem też mojego krzyża. Nie zrozumiem wydarzeń, tego utraty zdrowia. Nie zrozumiem tego. Nie dotknę w ogóle rąbka tajemnicy, jeżeli nie zrozumiem swojej grzeszności i wielkiego planu Boga na to, żeby każda przeciwność w moim życiu wyrywała mnie z grzechu i była narzędziem w Bożych rękach, jak skalpel w ręku chirurga, żeby wyciąć chorobę. Żeby wyciąć chorobę. W opatrzności Bożej wszystko Pan Bóg tak organizuje i tak układa, żeby wykorzystać każdą niedogodność, każdą trudność na to, by leczyć człowieka. Leczyć. Trochę szybko mówię, nakręciłem się. Przepraszam, jak ktoś nie rozumie, to już zwalniam. Przypomina mi się taka akcja, którą mieliśmy w seminarium, trochę jak Świadkowie Jehowy. Chodziliśmy po rynku wrocławskim, po prostu zagadując do niektórych osób i głosząc Ewangelię. Po prostu. Tak wyszliśmy, dobraliśmy się dwójkami, tak jak to w Ewangelii, idziemy głosić Chrystusa. Jakby dać wam takie zadanie, nie wiem, czy zastanawialiście się, co temu człowiekowi mówić. No, zaczepiacie człowieka, nie znacie go, na chodniku. I co do niego mówicie, żeby mu ogłosić, co powinien robić, albo jak go nakłonić do wiary. Taki problem mieli pierwsi chrześcijanie, którzy szli do pogańskiego imperium rzymskiego. No i mieli głosić Chrystusa. Co oni mówili? No, pierwszą podstawową prawdę, Bóg cię kocha. Podstawowa. Już nieraz mówiłem o tym, przypomina mi się uczennica, wśród wielości słów na katechezie, wśród wielości metod, prezentacji, filmów i wielości, mówi mi, proszę księdza, jedno zdanie, które ksiądz wypowiedział, zmieniło moje życie. Jakie? Bóg cię kocha. Tak zastanawiam, po pierwsze, frustrujące to było dla mnie, tak się staram, tyle metod, tyle środków, dźwigam ten projektor, prawda, i krótkie słowa jej pomogły. Z jednej strony to było frustrujące, a z drugiej strony No, dotknęło ją to, bo to jest podstawowa nasza potrzeba, miłość, bycie kochanym. Bycie kochanym. I to właśnie głosiliśmy na rynku. Przedstawię wam trochę tych rozmów, które tam były. Ciekawe były te rozmowy. Jak chcecie głosić Chrystusa i chcecie zaczepić ludzi, to nie pytajcie, czy mam pan czas. To nie działa. Nie, to w ogóle trzeba pominąć. Zawsze ci powiem, nie mam czasu. No to zadawaliśmy pytania, przepraszam, czy mogę zadać pytanie? O, to już lepiej. Nie mam czasu, muszę iść. Dobrze, ale jak ktoś tam przystanął, proszę bardzo. Czy wie pan, że Jezus pana kocha? Ale o co chodzi, prawda? Obuchem w głowę dostał człowiek. No i różne były odpowiedzi. No tak, no wiem, że Pan Bóg mnie kocha. Tak. No to, a jak pan doświadcza, jak pani doświadcza tej miłości Bożej na co dzień? No, znowu konsternacja. Trochę się nie dziwię, bo to z kontekstu wyrwany człowiek. I takie pytania egzystencjalne mu są zadawane. I odpowiada ten człowiek, no jak, Pan Bóg daje zdrowie, rodzinę daje, no błogosławi, no wysłuchał moją modlitwę o to, żeby dziecko szczęśliwie się narodziło. No pracę mamy, no mamy dach nad głową, no Pan Bóg nas kocha i tak doświadczamy Jego miłości. No ale... Wie pani co, to Pan Bóg kocha, ale to, co pani opowiada, to tylko tak zamknięcie miłości Bożej w takim pudełku po zapałkach. Pan Bóg o wiele bardziej panią kocha. To tylko jeden z aspektów, taki mały.
Owszem, ważne, ale w porównaniu z tym, co Pan Bóg chce dać, ukazać swoją miłość, jak Jego miłość jest nieskończona, to takie małe jest, to co Pani powiedziała. Jakoś inaczej może Pani doświadcza tej miłości Bożej na co dzień. No nie, no to wystarczy, no to bardzo dobre. I inne rozmowy. A czy Pan doświadcza miłości Bożej na co dzień? Nie. A jak Pan myśli, dlaczego Pan nie doświadcza tej miłości Bożej? Nie wiem. No bo wie Pan co? Biblia mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A zapłatą za grzech jest śmierć. I te grzechy wykopały przepaść pomiędzy nami a Bogiem. I nie mamy kontaktu. Jesteśmy oddaleni, bo grzech nas oddala od Boga. Ale Pan Bóg nie zgadza się na ten stan oddzielenia nas od Niego. I posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zmarł na krzyżu. Abyśmy byli blisko Boga i doświadczali, że jesteśmy kochani na co dzień. Że jesteśmy radykalnie i szaleńczo kochani. Po to zmarł na krzyżu. I ma dla Pana plan. Jeżeli Pan wyzna, Pani wyzna Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, odda Mu stery swojego życia. Będzie miało decyzję, żeby pełnić Jego wolę, na co dzień z Nim rozmawiać, codziennie Mu głowę zawracać. To Pani życie się zmieni i wejdzie Pani w plan wspaniały, który już jest przygotowany na Pani życie. No, mniej więcej tak głosiliśmy. Znowu różne reakcje. Jedna z reakcji, która mnie bardzo zdumiła z jednej strony, a z drugiej strony pokazała mentalność ludzką, ale co, że mam do kościoła chodzić, tak? Ale ja nie chodzę do kościoła, nie? Ja się nie spowiadam, nie modlę się, jestem dobrym człowiekiem, pomagam ludziom. Nawet jeżeli Pan Bóg jest, to On za moją dobroć mnie weźmie do nieba. Dziękuję, nie chcę. Nie zainteresowana jestem treściami. Dlaczego? Bo zobaczcie, te cztery filary, o których przed chwilą była mowa. Bóg Cię kocha, grzech Cię oddziela od doświadczania tej miłości. Bóg się na to nie zgadza, posyła swojego Syna, aby umarł za Ciebie na krzyżu i ma plan na Twoje życie. Te cztery punkty, jakby wykroić ten drugi, to wszystko nam się wali. No Bóg mnie kocha, no super, no to co? No to da mi wspaniałą rodzinę, a jak nie daje, to znaczy, że mnie nie kocha. No to co jeszcze? Może jeszcze dobre zarobki by dał i coś jeszcze? No bo jak nie jestem grzesznikiem, no to jak mnie kocha, no to niech mi da to co potrzebuję. Jeżeli nie mam grzechu, no to po co śmierć na krzyżu? Dla kogo? Może dla innych grzeszników, ale nie dla mnie. Jaki plan? Jak mój plan jest dobry, no to po co coś zmieniać, jak mój plan jest dobry? No dobrze żyję, pomagam ludziom. No to po co przyjmować inny plan? Jak wykroimy ten drugi punkt, to wszystko nam się wali w chrześcijaństwie. A wracam do tego wątku z nowendą pompejańską i z tym wejściem w światło nadprzyrodzone, światło kontemplacji, które odsłania faryzeizm, odsłania prawdę o mnie. Pokazuje, jak wielki kontrast jest pomiędzy świętością Boga a moją nędzą. Z jednej strony, wiecie, można dużo mówić o tym, Pan Bóg Cię kocha, prawda? Po pierwsze, ktoś zupełnie inaczej rozumie, niż ta miłość wygląda. Prawda? Pan Bóg mnie kocha, aha, tak. Czyli co? Czyli nie chcę, żebym cierpiał. No owszem, nie chcę, żebyś cierpiał. Tak samo jak lekarz nie chce, żebyś cierpiał, ale później lekarz staje przed chorobą, chce Pana wyleczyć. Musi Pan się zgodzić na to, że to będzie bolesne jakieś badanie. Czy Pan chce? Nie, to już wolę wrócić do domu i nie będzie badań żadnych. A jak człowieka przyszpili ten ból, to później będzie błagał lekarza na kolanach, żeby go przyjął z powrotem. Bo już okazało się, że wcześniej tak nie bolało i było znośnie i nie chciał operacji. A jak już go przyszpiliło, to pamiętam wizytę kolędową. Jedna kobieta miała nowotwór twarzy. Strasznie to wyglądało, prawda? Nie szła do lekarza. Nie szła. Czemu? Bo wstydziła się. Bo jakoś to będzie. Bo sobie tam jakoś poszła do pana magistra w aptece i pan magister dał jakąś maść. I wystarczy. No, a nowotwór zżerał twarzy. Niesamowicie to brzydko wyglądało. Nie chciała pójść do lekarza. Nie. Drodzy, do czego dążę i co chcę Wam przekazać? Chcę Wam przekazać tę prawdę, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy systematycznego życia duchowego. Systematycznego. Nie tylko jednego zrywu w postaci nowenny pompejańskiej, co chwalę wszystkich i zachęcam do następnej, 16 października, 8 grudnia. Też planujemy o wiarę, nadzieję i miłość dla rodzin. Jak będzie wiara, nadzieja, miłość, zdrówko też będzie, ale zdrówko tam jest później, też jest ważne, ale to zdrowie duchowe polegające na tym, że rodzina ma wiarę, rodzina ma miłość, rodzina ma nadzieję położoną w Bogu. To jest
To wydaje mi się warte poświęcenia 54 dni na ponad godzinę modlitwy dziennie. I do tego już Was zachęcam i tam w internecie będzie więcej o tym. Ksiądz Dominik też się zgodził, żeby promować. Pan prezydent też zresztą. On tam po swojemu będzie to tam działał. Drodzy, potrzebne nam jest systematyczne życie duchowe. Teraz jakoś szczegółowo bardzo tego nie opiszę, tylko tak bardzo w skrócie, no już się rozgadałem, jakoś mi to tak wyszło, a tu trzeba kończyć. Mam takie pragnienie, żeby nagrać jakieś odcinki rekolekcyjne właśnie do internetu z takimi podstawowymi rzeczami dotyczącymi życia duchowego. Podstawowa rzecz dotycząca życia duchowego jest taka, że nasza modlitwa powinna być naśladowaniem Jezusa. Eureka. Tylko wiecie co? Ja jestem przekonany, że co najmniej połowa z nas zupełnie nie myśli w tych kategoriach o modlitwie. Przepraszam, może ja źle myślę o ludziach. Przepraszam, że może tak was osądzam. Że może to jest krzywdzące, ale tak myślę. I to wynika z moich obserwacji. Może ja się muszę nawrócić sam i inaczej patrzeć na ludzi. Że dla nas kryterium i punktem odniesienia, jak się modlić, jest to, jak się wyuczyliśmy w najmłodszych latach modlitwy. Pacierz, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, tu jakaś litania, prawda? Ja nie mówię, że to jest złe. Ja nie mówię, że pacierza nie można odmawiać. Tylko, wiecie, jeżeli człowiek sobie uświadamia swoją grzeszność, to uświadamia sobie potrzebę głębokiego życia modlitwy. Nie tylko niedzielnego katolicyzmu. Nie tylko pacierza rano i wieczorem. A później kilka godzin na telewizor poświęcone. Dla niektórych to będzie krzywdzące, co teraz powiem, bo część z was w ogóle nie ogląda telewizji, dużo pracuje, poświęca się. Ale to może tak wyglądać, że człowiek ogląda już, nawet uzależnił się od telewizji, ogląda namiętnie, w tej telewizji głupoty ogląda różne, które mu mieszają w głowie totalnie, bałagan robią. A później idzie do spowiedzi i zupełnie nie widzi problemu w tym, że ma totalny bałagan w głowie i na modlitwę przeznacza 5-10 minut dziennie, a na te różne bzdury po 5 godzin czy 3. I to jest duży problem. I to Pan Bóg musi odsłonić. I jeszcze raz powtarzam, to nie dotyczy nas wszystkich. To może dotyczyć bardziej młodszych, że z kolei w internecie słuchają czy czytają jakieś rzeczy, które im śmiecą głowę. A na modlitwę 5 minut. I znowu nie mówię, że to wszyscy tak mamy, prawda? Część nowenny pompejańską mówiła. Jestem przekonany, że część z was też solidnie się modli. Drodzy, jak tłumaczy się 5-latkowi, jak powinien się modlić, no to jasne, że mu się wytłumaczy, no módl się rano i wieczorem, no jak? No Ojcze nasz, zdrowaś Mario, Aniele Boży, no co tam dziecko więcej zrozumie 5-latek z tej modlitwy, prawda? No pomódl się swoimi słowami, no to jakieś tam wytłuka kilka słów swoimi słowami, nawet mu wyjdzie czasami. Jakieś takie słowa wzruszające, no to jest poziom dziecka, prawda? Tylko gorzej, jeżeli ten 60-latek później stosuje te schematy, które nauczył się jako 5-latek i nie chce z nich wyrosnąć zupełnie. Pacierz, mam wyrzuty sumienia, gdy na przykład pacierz jest po śniadaniu, a nie przed śniadaniem i nawet z tego mogę się spowiadać, a w ogóle nie wyrzuca mi sumienie, że nie naśladuję Jezusa w modlitwie, że pełno tych wad duchowych jest we mnie. Pełno pychy duchowej, pełno zrozumiałości duchowej, pełno lenistwa duchowego, pełno tego łakomstwa duchowego i nieczystości duchowej, o których Jan od Krzyża opisuje. W ogóle nie zwraca uwagi na tę jakość. No pomodliłem się, no w czym problem? No obowiązek odfajczony. Byłem w niedzielę, byłem, stanąłem. Przyszedłem do komunii, no przyszedłem. No w czym problem? Przecież trwam w łasce uświęcającej. I w ogóle nie zauważa, że to jest mało, że Pan Bóg czegoś od niego więcej wymaga niż ten pacierz poranny, post w piątek, niedzielna Eucharystia. No niedzielnemu katolikowi to wystarczy, ale temu, który chce wspiąć się na drogę doskonałości, na górę doskonałości, i po stromych graniach, po różnych, różne niebezpieczeństwa poprzezwyciężać, różne dzikie zwierzęta, które po drodze będą, nie dać się omamić, no to potrzebuje solidniejszego życia duchowego. I ponieważ ja chciałbym jeszcze dużo powiedzieć, ale muszę już lądować, to proszę was, tak syntetycznie trochę, żeby te rekolekcje, to mówienie o otwartości serca, o otwartości na to, żeby Bóg odsłonił ten brud w moim sercu, żeby odsłonił te pancerze, którymi się bronię przed samym Bogiem, przed łaską Bożą. Spływa po mnie ta łaska jak po skale, serce kamienne jest. Powoli może odtaja, powoli jakiś jest etap, żywa tkanka się pojawia pod skałą.
ale w dalszym ciągu muszę kontynuować. I nie tylko mieć jeden zryw w postaci 54 dni solidnej modlitwy, ale potrzebuję na co dzień solidnej modlitwy. Mnie bardzo wzruszają i pouczają takie matki, czy tacy ojcowie, którzy mają piątkę, szóstkę, siódemkę dzieci i zarazem znajdują pół godziny dziennie na modlitwę. Oczywiście to jest trudne. Małe dzieci i pół godziny modlitwy, to trzeba sobie w ogóle plan dnia tak zorganizować, żeby mieć ten czas na modlitwę. Dzieci w odpowiednim momencie muszą iść spać, żeby to było możliwe. To jest trudne, ale robią to i widzę niesamowite owoce w ich życiu, niesamowite. Przez to, że systematycznie się modlą i chcą czegoś więcej i pragną czegoś więcej niż świąteczny czy niedzielny katolicyzm. I one mnie też przekonują, że to jest możliwe. Zarazem domowy kościół też dużo mi dał. To doświadczenie prowadzenia czy towarzyszenia parom z domowego kościoła. I ksiądz Blachnicki, który każdemu małżeństwu stawia wymagania. Codzienna modlitwa w małżeństwie. Codzienna modlitwa z dziećmi i to osobno. Namiot spotkania, czyli tak około 20 minut medytacji nad Słowem Bożym. Czy dialog małżeński, to jest obowiązek dla każdego. To tylko ksiądz Blachnicki dał to w ruchu jako obowiązek, ale ja jestem przekonany, że każdy powinien w rodzinie takie solidne życie duchowe prowadzić. To jest potrzebne, bo inaczej na mieliznach tylko będziemy. Na mieliznach tylko będziemy. Dobrze, drodzy, mam nadzieję, że skorzystaliście z tych rekolekcji, że coś tam zaczerpnęliście od sobie i czujecie się zachęceni do tego, by wyjść ze schematów, które wydają się być katolickie, ale tylko są jakimiś takimi wyuczonymi zwyczajami, których ludzie wyuczyli, a Ewangelia jest inna niż te zwyczaje ludzkie. I mam nadzieję, że więcej po prostu będziemy się modlić, będziemy czytać Pismo Święte jako owoc rekolekcji, że też w ramach medytacji chwycimy za różaniec codziennie, długo i ta modlitwa będzie solidna. Do tego zachęcam, kończę. Amen.